Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Paragowica, to jest kolejny najwątły odcinek, to znaczy sam odcinek symulatora maszyny. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia tego materiału. Jest to kolejny. Dzisiaj pojedziemy sobie region, wyjątkowym jest trochę mało tak uruchomiony, aby polepszyć jednak jakość audio na transmisję. Pojedziemy sobie EP07P z jednym wagonem Pochuna, z dwoma wagonami łączymy pierwsza, druga klasa Polregio, jeden wagon drugiej klasy i jeden wagon drugiej klasy z przedziałami dla rowerów. No i drodzy Państwo, takim planem dzisiaj będziemy się poruszać. Załączmy sobie w takim razie bateryjki, podnieśmy tylny pantograf. Tylny pantograf podniósł się, możemy sobie wyłączyć, wyłączyć szybki. Najpierw odblokujemy przekaźniki nadmiarowe i dopiero załączymy wyłącznik, przetwornicę oraz sprężarkę. Przełączymy światło na sygnał manewrowy, jak się nie mylę. Tak, jest to sygnał manewrowy, dobra muzyka w tle jest. Na wolę trochę słychać sam symulator. Może delikatnie ściszymy naszą muzykę? Zobaczmy. A może będzie odrobinę lepiej? Otałajmy skład, włączmy sobie radyjka. Oświetlenie pulpitu również możemy załączyć. Trochę zbyt mało przycisza się sam symulator w czasie, kiedy mówię, to też możemy wyeliminować. I ruszamy, drodzy Państwo. No i wygląda wagon sam w sobie, a my wjeżdżamy w perony. Jest to misja w teorii nocnej. Wykonuję w dzień, jako iż potrafię zmienić czas misji. Nauczyłem się tego. Może to sobie jednak przyciszymy. No, to jest reklama chamska ze Spotify'a. Nie będziemy tego słuchać. Nie trwa ona aż 30 sekund. Już skończyłeś się, czy się jeszcze nie skończyłeś? O, pięknie. Mamy właśnie w tej piosence, która nazywa się Fajerwerki. Nie hamujemy. Jeśli byście się, drodzy Państwo, pytali, jest to pociąg od Hirka, tak? I jest on pociągiem nieupublicznionym. Niestety nie mogę nikomu go udostępnić. Ale myślę, że będziecie się, drodzy Państwo, doskonale czuli i fajnie się bawili podczas trwania tej pracy. Tam zamierzamy mieć wyjazd o 12.04. Jakiś kanał radiowy został tu podany, jak jest R1.
Może głośmy się, chociaż wątpię, że to coś da, potem będziemy R2. I o co widzę? Zatem R1 i R2. Jest to czwarte, nie przy peronie, bro. On jasno mi się świeci z tego, co widzę. To ty chyba nie działa na tym scenariuszu w punkcie wsiadania pasażerów, szkoda. Ja ogólnie, że muzyka nie jest tak głośna i że tutaj muszę ruszać naprawdę, bo to jest lekko eksperymentalne. Jednak odrobinę ją przyciszymy, tak żeby też nie było to nie wiadomo jak głośno. Skład wyjechał do rozjazdu. Przechodzimy na układ silników podwójny. Rozglądamy się. Następny planowy postój na stacji jest tutaj z czwartki 12.11. Przełącza mi się na kanał radiowy. No i 40 tu mamy. Delikatnie przedłużyłem, nie da się ukryć. Coś czasami da się zdarza. Naprawdę fajne sygnały ma ta lokomotywa. Irek naprawdę wykonał kawał dobrej roboty, wykonując ten model. Śnieg padający w wagonie, to mi się najbardziej. Czy tak równo w dół? Nie widać, żeby on sypał tak w naszą stronę, tylko równo w dół. To jeszcze tutaj nie poprawić może. Bo śnieg raczej równo w dół nie pada, jak się jedzie z taką prędkością, tylko leci bardzo mocno na szybę.
trzeba się skupić, bo tutaj niestety nasz podpowiadacz nie działa. Za szybko zacząłem hamować. Nie przestraszyłem. Czegoś nie zauważyłem po drodze, gdzie z kamery dzwoniłem. Sygnał do odjazdu, to nie dostanie. Po prostu mamy stać, bo tak. Nie wiem, czy to zajdę, jak człowiek sobie. Nie, 22 odjazd, to i tyle. No, w Łopkowie, tak? Nie, to dopiero po tym, jak ruszymy. Tak jak stoimy, to nic się nie dzieje, no i nie ma ładowania pasażerów. Aha. Dobrze wiedzieć. No, na pięknym skład mamy do kupienia wagonów, więc... Mamy nie wiadomo jak dużego składu. Spokojnie, prawidłowo możemy się rozpędzać, jak to przestało. Na EP07, tak? Następna stacja to jest Żerniki, tak? 19. Na moście będzie ograniczenie do 40, trzeba o tym pamiętać. Osobowe, tym bardziej pochłonę na osoby hamujące. To też trzeba mieć na uwagę. Są dosyć wysokie, a mają mało osi. Jeszcze bez ograniczenia. Dobrze, pięknie. Możemy się rozpędzać. Coś nie pykło?
przyspieszamy. To tutaj jest niezbyt dobre, że my się planujemy na blokowanie przekaźnika na zmiarowe bez prężarki. Pojechamy jazdę na oporach. To mnie zastanawia. To sprężarka nie działa, jak jedziemy na oporach? Już reklama Spotify'a. Sygnał ważności, jak powiedzieli, tak jest. Teraz jest reklama jeszcze czegoś innego, tutaj, żeby czasem do tego leciał ograniczenie do 50, a następny samochód jest na 100 z tego, co widzę nawet. Niech się skończy ta reklama. Przejechamujemy. I semafor już nie świeci na stoi. Ciekawe, czy dojedziemy tyle nowo. Misja jest zaplanowana na skład chyba EU 07 3 wagony jakoś. A my ciągniemy 5 wagonów, a dojedziemy EP 07 jeszcze nowy mod. Nowy dla przewodów regionalnych.
Oczywiście, no nie są, dwie minuty opóźnienia. Następna stacja Rodale. No już do Rodawy, drodzy Państwo, dojedziemy w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć. Mam.